Bardzo gorąco i serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. Tydzień temu, kiedy zebraliśmy się na tym miejscu w piątek w gościnnych murach zboru kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zastanawialiśmy się nad Genezą świąt wielkanocnych. To są jedne z największych świąt, jeśli nie największe, obok Bożego Narodzenia. W powszechnym chrześcijaństwie i chcielibyśmy poznać korzenie tego święta, skąd one się wzięły, co one symbolizują, na co wskazują, jakie mają znaczenie. Swoimi korzeniami święta wielkanocne tkwią w historii Izraela i starożytnego Egiptu. Właśnie tutaj, w tej części świata, gdzie znajduje się punkt, Środka masy wszystkich kontynentów globu ziemskiego. Od najdawniejszych czasów rozkwitła cywilizacja starożytnego Egiptu w Dolinie Rzeki Nil. I w tym bardzo ciekawym, egzotycznym kraju miało miejsce również wiele wydarzeń opisanych w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie. I właśnie tutaj, w starożytnym Egipcie. Powstało albo zostało przez Boga założone święto Wielkanocy, święto Paschy. Pamiętamy z poprzedniego wykładu, który miał miejsce tydzień temu, że około 1446 roku przed naszą erą, w imieniu Boga Mojżesz, zażądał od faraona Amenhotepa II. Wolności dla Izraela. Gdy faraon odmówił, Egipt nawiedziły plagi. Skutki plag spowodowały, że Egipcjanie, kapłani i dwór poddali się i naciskali na Amenhotepa II, by spełnił żądanie Mojżesza, ale król nie ustąpił. Wtedy Egipt nawiedziła dziesiąta plaga śmierć pierworodnych. Faraon ustąpił i nakazał Izraelowi natychmiast opuścić Egipt. Na pamiątkę tych wydarzeń, z polecenia Boga, Żydzi od tamtych czasów co roku obchodzili święto Wielkiej Nocy. Plaga śmierci pierworodnych obejmowała ludzi i zwierzęta Egipcjan i Hebrajczyków. Wszystkich bez wyjątku. Ale Bóg dał jedyną szansę ocalenia przed plagą śmierci wszystkich pierworodnych. Spójrzmy na Słowo Boże, księga wyjścia, czyli druga księga Mojżesza. Tam rozdział 12. Przeczytajmy sobie wersety od wersetu pierwszego aż po trzynasty. Dwunasty rozdział od wersetu pierwszego po trzynasty. Bóg mówi do Mojżesza takie słowa: I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: Ten miesiąc będzie Wam początkiem miesięcy, będzie Wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu, według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi, i pomarzą oba od drzwia i nad w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedźcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana. A jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjedźcie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej. Od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan, a krewta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie, gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. To były wersety od 1 po 13. Przeczytajmy jeszcze wersety od 21 po 23. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi która jest w misie, i pomaszcie nad prożę, i oba od drzwia krwią z misy. Niech nikt z Was nie wychodzi z drzwi domu swego, aż do rana. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu. I na obu od drzwiach ominie pan te drzwi, i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Spróbujmy teraz to, co przeczytałem, streścić, wyciągnąć jakieś główne myśli. Otóż pierwsza bardzo ważna rzecz. Bóg nakazał Mojżeszowi, że pierwszym miesiącem roku kalendarza żydowskiego będzie miesiąc Nisan. Miesiąc Nisan, pierwszy miesiąc kalendarza żydowskiego, przypada mniej więcej na nasze miesiące marca-kwietnia. To jest pierwsza rzecz. Druga bardzo ważna rzecz. Otóż Bóg polecił aby 10 Nisan, czyli 10 dnia pierwszego miesiąca, była to wiosna, rodziny hebrańskie i wszyscy inni, którzy chcieli ocaleć, zaopatrzyli się w baranka. Miało to być jednoroczne, zdrowe zwierzę, bez skazy i bez zmazy. A potem 14 Nisan, czyli 4 dni później, o zmierzchu baranek miał zostać zabity. W całości upieczony i spożyty. Barankowi nie wolno było łamać kości. Tego wersetu nie przeczytałem, więc teraz go przeczytam. Zapisany jest on w 12 rozdziale i w wersecie 46. Gdzie Bóg powiedział, w jednym i tym samym domu ma być spożyta. Ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości z niej nie złamiecie. Kości z niej nie złamiecie. Następnie Bóg polecił, że podczas spożywania baranka Należało być przygotowanym do natychmiastowego wyjścia z Egiptu. I w końcu krwią baranka należało pomazać chyzopem to jest taka roślina pomazać drzwi, futryny, okna i okiennice budynku, w którym zgromadzenie spożywało baranka. Anioł śmierci omijał domy. Pomazane krwią baranka. I z polecenia Boga Żydzi mieli obchodzić na pamiątkę wyzwolenia z Egiptu święto Wielkiej Nocy połączone z wieczerzą paschalną czyli spożywaniem baranka według powyższych instrukcji. W 12 rozdziale. II księgi Mojżesza Bóg mówi, Dzień ten będzie Wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia, jako ustanowienie wieczne. Czytamy wersety od 24 po 27. Przestrzegajcie tego, jako ważnego na wieki ustanowienia dla Was i Synów Waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan Wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy Was zapytają Synowie Wasi, co znaczy ten Wasz obrzęd, odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił, i lud pochylił głowy i oddał pokłon. Tak było wtedy, w 1446 roku, przed naszą erą, w Egipcie, wiosną, w miesiącu Nisan. Przenieśmy się teraz w czasie. Wyobraźmy sobie, że jest rok 31 naszej ery. Od Eksodusu, czyli od tych wydarzeń, które sobie omawialiśmy, minęło 1477 lat. I wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Jerozolimie. Kilka dni przed świętem Wielkiej Nocy Judasz wydał pana Jezusa. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale drugim. Czytam fragment Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od wersetu pierwszego po szósty. I przybliżyło się święto prześników. Zwane Paschą. I szukali arcykapłani i uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić. Bali się bowiem ludu. W Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do Dwunastu, wstąpił szatan. I ten, odszedłszy, Umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. W czwartek wieczorem, z 13 na 14 Nisan. Jezus, który był Hebrajczykiem, spożył wieczerzę paschalną wraz ze swoimi uczniami, tak jak to zostało nakazane przez Boga w Księdze Wyjścia. W tej samej Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale czytam wersety od 7 po 16: I nastał dzień prześników. Kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego i wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali. On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będzie to, będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek. Niosący dzban wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną. Tam przygotujcie. A oni odszedłszy. Znaleźli, jakim powiedział i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał. Aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. A więc tam w Jerozolimie Jezus ze swoimi uczniami spożywa wieczerzę paschalną, spożywa baranka zgodnie z tymi instrukcjami, które zostały zapisane przez Mojżesza w Księdze Wyjścia. I co ciekawe, Chrystus wiedział, że żydowska wielka noc połączona z wieczerzą paschalną kryła w sobie profetyczne symbole, prorocze symbole zapowiadające jego mękę i śmierć za zbawienie świata. Pytanie pierwsze, kiedy rozważamy znaczenie i symbolikę wielkiej nocy, święta Paschy, Wieczerzy Paschalnej, kogo symbolizował baranek paschalny, który według instrukcji Boga miał być absolutnie bez jakiejkolwiek skazy i zmazy. Stary Testament daje nam zrozumienie Nowego Testamentu. Nowy Testament wyjaśnia Stary Testament. Starotestamentalne symbole święta Paschy, baranka paschalnego, różnych ceremonii, które miały miejsce w starożytnym Izraelu, są ładnie wytłumaczone w Nowym Testamencie. Kogo więc symbolizował baranek paschalny bez skazy i zmazy? W Nowym Testamencie mamy wytłumaczenie komentarz oto w pierwszym liście Piotra i w pierwszym jego rozdziale czytam wersety od 18 po 19 gdzie apostoł Piotr zapisał wiedząc że nie rzeczami znikomymi Srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Piotr przedstawia Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Co jest odpowiednikiem baranka paschalnego. W drugim rozdziale pierwszego listu Piotra pragnę przeczytać wersety od 22 po 24. On grzechu nie popełnił. Słowa te pisze apostoł Piotr o panu Jezusie. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości Żyli, jego sińce uleczyły Was. Tutaj znowu Chrystus jest przedstawiony jako ten baranek bez skazy i zmazy. Ta fizyczna doskonałość zwierzęcia, której wymagał Bóg, miała właśnie symbolizować duchową doskonałość, bezgrzeszność i świętość Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział, że Izraelici mieli przygotować sobie baranka paschalnego w wieku jednego roku. Dlaczego? Dlaczego miał to być akurat jednoroczny baranek? Wydaje się, że dlatego, ponieważ Chrystus umarł na krzyżu, jako młody człowiek, umarł w wieku około 33-34 lat. A kolejne pytanie. Czytaliśmy w Księdze Wyjścia to, co Bóg nakazał Mojżeszowi, że rodzina izraelska miała wziąć do swojego domu baranka jednorocznego bez skazy i zmazy, dnia Dziesiątego Nisan. Przez cztery dni baranek przebywał w tym domu, a po czterech dniach, czyli czternastego Nisan, miał być zabity. Zastanawiałem się nad tym. Czemu baranek cztery dni przebywał w domu rodziny izraelskiej? Która miała go po czterech dniach spożyć, no, uśmiercić, upiec i spożyć. Dlaczego? Moi drodzy, nie jest to zapisane w Ewangeliach, ale analizując chronologię Ewangelii wszystko wskazuje na to, że dziesiątego nisan judasz zdradził Jezusa. A 14 Nisan wydał go w ogrodzie Getsemane i doprowadził do ukrzyżowania. A więc 10 Nisan Judasz umówił się z arcykapłanami, pieczętując w ten sposób wyrok śmierci na Chrystusa Pana. I trzeba było czekać jeszcze cztery dni, aż Judasz wykorzystując, Moment odosobnienia Pana Jezusa na górze modlitwy, na górze oliwnej w Getsemane, wydał go, wskazał na niego i doprowadził do jego aresztowania. Kolejne pytanie. Bóg polecił zabić baranka paschalnego o zmierzchu. Czytając Ewangelię. Dowiadujemy się, że Chrystus zmarł w piątek. Ewangelie mówią, że około dziewiątej godziny dnia to będzie mniej więcej godzina szesnasta. I potem, przed zachodem słońca, został pochowany w grobie Józefa z Arymatii tuż przed rozpoczęciem się Sabatu. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Otwieram Ewangelię Mateusza, 27 rozdział, i czytam wersety od 45 po 50. Mateusz zapisał, co następuje. A od 6 godziny do godziny dziewiątej. Ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili – ten Eliasza woła i zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na czcinę i dał mu pić. A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Mniej więcej od szóstej godziny dnia do godziny dziewiątej. Ciemności zaległy Golgotę. Bóg Ojciec nie chciał, aby ludzie obserwowali agonię Chrystusa, aby wyśmiewali się z Jego śmierci i drwili. Dlatego ciemności spowiły Golgotę. Mniej więcej od 12 do 15. Potem od wersetu 57 czytamy: A gdy nastał wieczór, Przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać, a Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. I zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł. A więc, generalnie, śmierć Chrystusa nastąpiła, jak wskazuje na to tekst biblijny, około godziny 15-16. Potem Józef Zarymatei, zanim otrzymał zezwolenie od Piłata, no to Chrystus Pan został pochowany już przed samym sabatem, kiedy słońce zachodziło. Stąd podczas święta Paschy, podczas wieczerzy paschalnej, baranka zabijano o zmierzchu. Dlaczego barankowi nie wolno było łamać kości? Jak Bóg polecił Mojżeszowi Mojżesz Izraelowi, co zostało zapisane w księdze wyjścia? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana. W ten sposób Nowy Testament tłumaczy symbolikę Starego Testamentu. W Ewangelii Jana w rozdziale 19, od wersetu 31 po 37, mamy następujący zapis, który pragnę przeczytać. Ponieważ był to dzień przygotowania, czyli piątek. Piątek jest dniem przygotowania się do Sabatu, do Dnia Świętego. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez Sabat na krzyżu, albowiem dzień tego Sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten który to widział, dał o tym świadectwo. A jego świadectwo jest prawdziwe, i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo: Kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo: Zobaczą, kogo przebodli. A więc. Barankowi Paschalnemu nie wolno było złamać kości podczas spożywania go, ponieważ to oznaczało, Bóg to przewidział, że Chrystus szybciej umrze na krzyżu Golgoty niż umierający razem z nim złoczyńcy. Dlatego Chrystus już nie żył, kiedy łamiąc nogi tym złoczyńcom. Chciano doprowadzić do ich szybkiej śmierci. Chrystusowi wtedy nie połamano nóg. Chrystus już nie żył. Kolejne pytanie. Bóg powiedział, że nie może to być baranek gotowany. To miał być baranek upieczony, upieczony w całości na ogniu. Dlaczego? Bo czytając Pismo Święte. Zauważamy, że ogień jest biblijnym symbolem cierpień i doświadczeń. Tak, ogień jest często używany przez autorów ksiąg biblijnych jako pewna metafora, jako pewien symbol, jako pewna przenośnia oznaczająca doświadczenia, cierpienia, trudności. A o Chrystusie, apostoł Paweł. W liście do Hebrajczyków, właśnie w kontekście cierpień, doświadczeń, napisał następujące słowa. Czytam fragment listu do Hebrajczyków, drugi rozdział od wersetu 9 po 10. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego za nas. Przystało bowiem, aby ten dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, Sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Apostoł Paweł więc zapisał, że Chrystus wyrzekł się swojej boskości. Stał się człowiekiem, czytamy. I tutaj na ziemi zakosztował śmierci za każdego z nas. Pytanie: jakiej śmierci? Wszystko wskazuje na to, że była to druga śmierć. Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, był świadomy tego, że może nigdy już więcej nie istnieć. Umierał bowiem za grzechy całego świata. W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale. I w wersecie szesnastym mamy zapisany następujący tekst. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, werset szesnasty, gdzie czytamy następujące słowa: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlaczego, co jakie motywacje kierowały Bogiem Chrystusem, że był gotowy na tak wielką ofiarę? Miłość, bezgraniczna miłość do człowieka, do swojego stworzenia. Pisząc o cierpieniach, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. W piątym rozdziale napisał jeszcze następujące słowa, a więc otwieramy piąty rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków i czytam wersety od siódmego po ósmy. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. A więc cierpienia. Ten ogień cierpień i doświadczeń, przez który Chrystus przeszedł zwycięsko, przypieczętowały zbawienie dokonane przez Jezusa dla naszego dobra. A więc baranek miał być upieczony w ogniu. I to był symbol cierpień, przez jakie Chrystus miał przejść. Kolejna rzecz. Dlaczego? Baranka należało spożyć. Czemu akurat spożyć? Akt spożycia jest gestem wyrażającym akceptację, przyjęcie i wiarę czegoś. Mamy w Starym Testamencie, w Księdze Ezechiela, przykład, kiedy Bóg każe Ezechielowi spożyć księgę. Spożyty tej księgi oznacza poznanie jej, zaakceptowanie. Ona stała się częścią życia proroka. W księdze Apokalipsy też Jan otrzymuje małą, otwartą książeczkę, którą miał spożyć. Napisał, że była słodka w ustach, ale w końcu była bardzo gorzka. A więc tutaj znowu mamy symbol akceptacji czegoś. A więc spożycie czegoś symbolicznego pokarmu wieczerzy paschalnej, pokarmu, który dostawał się do wnętrza organizmu, wizualnie było symbolem, że ten baranek wchodzi we mnie, wypełnia mnie, wypełnia moje wnętrze. Ja go akceptuję. On staje się treścią mego życia. Dlatego spożywano baranka paschalnego. W liście do Hebrajczyków w 11. rozdziale apostoł Paweł zapisał następujące słowa w wersecie 28. Przez wiarę, mowa jest tu o Mojżeszu, przez wiarę obchodzili Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. A więc Hebrajczycy, Izraelici spożywali baranka paschalnego z wiarą, z wiarą w Boże Wyzwolenie. Na ile rozumieli symbolikę i znaczenie. Tego obrzędu, tego nie wiem, ale wiadomo, że wiara była tutaj podstawą tej czynności. Kolejne pytanie, przedostatnie w naszym rozważaniu: a czemu w ogóle baranek musiał być zabity? Inaczej mówiąc, czy w ogóle śmierć Chrystusa była potrzebna? Czy Jego męka była potrzebna? W księdze proroka Izajasza, w rozdziale 53, trzecim, a więc księdze, która mniej więcej powstała, osiem stuleci przed narodzinami Chrystusa, czytamy następujące proroctwo. 53 trzeci rozdział, werset czwarty i 6, po szósty. Lecz On, mowa o Panu Jezusie, nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Inaczej mówiąc, Chrystus Pan wziął na siebie naszą winę, ciężar przekleństwa, grzechu z powodu złamanego Bożego Prawa. Chrystus Pan wziął na siebie, potępiony przez Boże Prawo, zmarł w cierpieniach. Oczywiście nie za swoje winy, za nasze, a nam oddał swoją sprawiedliwość, nam oddał swoją świętość. Jego krew wymazuje grzechy osobie wierzącej, proszącej o przebaczenie, o pojednanie z Bogiem. A więc śmierć Chrystusa nastąpiła. W zastępstwie za nas. To On umiera potępiony za nasze winy, za nasze grzechy, a my możemy odejść do swoich domów pojednani z Bożym przebaczeniem. I ostatnie pytanie. Dlaczego anioł śmierci omijał domy pomazane krwią baranka? Tak. Wszystkie domy. W Egipcie, które były pomazane krwią baranka, były pominięte, ale te, które nie były pomazane krwią, tam anioł śmierci odbierał życie pierworodnym. Odpowiedź znalazłem w księdze Apokalipsy, w rozdziale pierwszym i wersecie piątym księga Apokalipsy, czyli objawienie świętego Jana. Pierwszy rozdział, werset piąty, gdzie Jan napisał następujące słowa. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, czyli pozdrawia adresatów, czytelników Księgi Apokalipsy i władcą nad królami ziemskimi. I pisząc dalej o Panu Jezusie, prorok zapisał, Jemu, który miłuje nas i który nas z grzechów naszych wyzwolił przez krew swoją. Krew Chrystusa, jako symbol życia, daje nam przebaczenie, wyzwolenie. Baranek symbolizował Chrystusa. Pomazanie krwią baranka domu. Znaczyło, że mieszkańcy tego domu spożywający baranka paschalnego wierzą i na podstawie wiary otrzymywali przebaczenie, a zewnętrznym wyrazem tej wiary było, była właśnie krew, którą pomazane były progi, drzwi, prawda, okna tego domu. I anioł śmierci takie domy omijał. Spróbujmy więc na koniec już podsumować nasze krótkie rozważanie. Żydowska Wielkanoc, połączona oczywiście z Wieczerzą Paschalną, była nie tylko pamiątką wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, przede wszystkim była profetyczną zapowiedzią wyzwolenia świata od niewoli grzechu. Czyli tak jak Bóg w starożytności wyzwolił Izrael z niewoli egipskiej, tak Bóg wyzwoli wierzących z niewoli grzechu. Oczywiście dokonało się to przez śmierć Chrystusa na Golgocie w Jerozolimie 31 roku. Apostołowie którzy rozeszli się po świecie i zwiastowali Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, mieli tego świadomość, no, szczególnie apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale i wersecie siódmym Paweł wyraźnie tłumaczy, że wielkanocny baranek to jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Paweł tak napisał: Czytam piąty rozdział, werset siódmy pierwszego listu do Koryntian: Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. Czyli chrześcijańska Wielkanoc Nowego Testamentu. Nasza Wielkanoc to są wydarzenia z piątku XIV Nisan, które się wydarzyły na Golgocie. Jest to śmierć Jezusa Chrystusa. To jest nasza Wielkanoc. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Barankiem, który umarł za nasze winy. To jest Jezus Chrystus. Tymi drzwiami, tymi oknami pomazanymi krwią baranka, to są nasze wierzące serca. Tak można byłoby to mniej więcej ująć. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Mamy przed sobą jeszcze trzecią część rozważania ale przedstawię ją w kolejny piątek, za tydzień. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę. Amen.